ranek, bitu śmietana, witam za ludziska do góry ptiska. Jejku, jak fajnie słoneczko świeci, po prostu zajebiście, zajebista aura. Ja przyszłam do was dzisiaj z łachami, słuchajcie. Zobaczcie, jakie mam fajne ciuszki. Widzicie? Widzicie, jak fajna, nie? Nie widzicie, bo jeszcze nie zobaczyliście, bo jeszcze wam nie pokazałam oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam pokazać, że warto chodzić do lumpeksów, słuchajcie. Tą właśnie sukieneczkę sobie kupiłam w Lumpie za 2 zeta, zaraz wam pokażę, ale zanim wam pokażę, jaką sobie kupiłam zajebistą kieckę za 2 zł, a resztę za 5 zł, to muszę wam coś pokazać, słuchajcie. Mój stary jak to zobaczył, to mówi, podróba. Ja mówię, co z tego, że podróba, słuchaj, ale ma napis, słuchaj, ma napis. Normalnie bym takiego czegoś nie kupiła, bo mnie po prostu nie stać, a może mnie stać, ale po prostu by mi szkoda było wydać tyle kasy na takiego łacha, to muszę sobie znaleźć gdzie indziej. No to sobie znalazłam, słuchaj, ta w Lumpie, zobacz ta. Gucci, Ferrucci, Franco, Ferre. Tylko jest mały problem, ja się w to nie zmieszczę, nie? Ale kurwa, zrobię wszystko, żeby się w to zmieścić, ale nie wiem jak to zrobię, bo po prostu ja lubię żreć. Wiecie o tym, że ja lubię żreć. Ale może się zapakuję, może mi się uda. Zanim założę to Gucci, Ferrucci, słuchajcie, chcę wam pokazać moją kieckę za 2 zeta. Baby. No czy jest wspaniała, słuchajcie, za 2 ciuszonki? Zobaczcie. No przecież ja wyglądam w tym tak słodziucha, że po prostu nie złożę mnie fit dziewucha. Zobaczcie, zaraz wchodzę w Gucci. Hej, to wlazłam w Gucci, Ferrucci, zobaczcie. Normalnie się opaliłam ostatnio, słuchajcie, leżałam sobie na tarasie. Opalałam się, bo była zajebista, pogodziuchona. Słuchajcie, co z tego, że są wały, ale z Gucci, słuchajcie, Gucci. Aż mi się, słuchajcie, napis zaczął przerywać na moich dojcach, bo po prostu tu wszystko jest za duże, bo to jest za ciasne ogólnie, ale słuchajcie, zmieściłam się, zobaczcie na to. Gucci, Ferrucci, Franco, Ferre, oje, je, je, oje, je, je. No czyż nie fajnie sobie kupić coś w lumpeksie za 2 zeta? Słuchajcie, jak ja wam zaraz pokażę kieckę, jaką sobie kupiłam za 5 zeta, to po prostu zaraz opierdzielicie kotleta i też poleci kasę na, normalnie na łachy kupić jakieś fajne rzeczy. Ktoś ostatnio się mnie zapytał, o ciebie nie stać na normalną sukienkę? A stać mi, ale sobie lubię pogrzebać trochę. Ja sobie lubię tak pogrzebać, wynaleźć jakieś perełki fajne, eleganckie. Tutaj mam na stole, mi leżą, zaraz się przebiorę i będę wam pokazywać, jak naprawdę. Powiem wam, jak się trochę opaliłam, to teraz te zęby takie bielsze, już nie taka żółta kość, nie, tylko taka bielsza. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. 5 zł, proszę bardzo. Elegancko. Jeszcze muszę sobie tu podprasować, bo ogólnie nie wyprasowałam, tylko na razie wyprałam, ale zobaczcie, przecież to jest takie piękne za 5 zł, słuchajcie. Tutaj wyszywane pięknymi, tu są ładne guziczki. Jest jeden mały problem, bo się nie dopinam, nie? Ale widziałam z myślą, że się kiedy dopnę. Nie wiem jeszcze kiedy, ale wiecie, ja mam nadzieję, że się dopnę któregoś razu po prostu, że ja wreszcie schudnę, ale słuchajcie, ja o tym nie myślę. Ja po prostu najwyżej sobie powiększę, czy tam sobie tam utnę suwaka, czy coś sobie zrobię, ale no zobaczcie, no przecież to jest takie piękne. Jestem taka słodziucha. Baby. Jakby to naprawdę kosztowało 5 zł. Słuchajcie, zobaczcie na to, to jest kieska w sam raz na lato, zobaczcie, no za 2 zł, tu gumeczka elegancko, trzyma cycucha, słuchajcie, grawitacja troszeczkę obciąga je na dół, ale co z tego, słuchajcie, nic nie widać elegancko, cycy odpoczywają, nie trzeba staniora, elegancka, jest bardzo ładna, taka... Chcę oglądać twoje nogi, chcę być założyła mini, kurwa, zobaczcie, czuję się nie naprawdę, jak słodziucha, naprawdę. Taka ładna, ja pierdzielę, coś mi się chyba w nogę stało. Słuchajcie, nóżki całe, troszkę mi pikaweczka wali, normalnie jak po 4 drineczkach. Słuchajcie, jestem cała zdrowa, słuchajcie, kolorowa. Zachęcam was, żebyście kupowali oczywiście w lumpeksach, bo naprawdę można znaleźć niezłe perełki, no niezłe perły. Kochani, ale patrzcie teraz na to, czyż to nie jest wspaniałe kupić sobie łacha za 5 zł i po prostu cieszyć się jak dziecko, które kupiło sobie lizaka, no zobaczcie. 5 zł, słuchajcie, zobaczcie, to klasa sama w sobie. Baby, tu też jest mały problem, wiecie z czym? Wiecie z czym jest problem? Bo też się nie dopina. Ale kupiłam, bo musiałam, bo po prostu ja się muszę kiedyś dopiąć, no na pewno na ścisk się dopnę, jak wezmę wdech, to się dopnę, tylko gorzej z oddychaniem, ale chuj, trzeba się troszeczkę, wiecie, jak dama chce być piękna, to musi się poświęcić, musi się postarać, więc słuchajcie, no zobaczcie, naprawdę 5 zł, słuchajcie, no tak się cieszę, słuchajcie, że naprawdę można takie perełki sobie wynająć w tym lumpeksie i słuchajcie, nie trzeba latać po tych sklepach, bo tam wiecie, nic nie ma, bo rozmiarówka nie taka, bo ja na przykład za 300 zł nie kupiłam sobie za małej kiecki, bo bym nie miała motywacji, a za 5 zł to mam motywację, żeby schudnąć, nie? Już to widzę, jak idę na dietę. No ale ta, słuchajcie, to jest sztoś. Zobaczcie, jak mi ładnie w tym kolorze. Boże, jest mi tak ładnie w tym kolorze, że chyba podrapię się po noże. No naprawdę, słuchajcie, na
ONZ-a. Chyba zaraz te opieprze kotle. Nie, nie będę jako kotletów, bo muszę się w końcu zasunąć, muszę się dopiąć. Właśnie, a że mam wesela w tym roku, że mam jakieś tam ściny, piździny czy tam coś tam, to zawsze będzie z czego wybrać. Polecam, zachęcam, żebyście chodziły po lumbach, kupowały, naprawdę można znaleźć zajebiste perełki. No sam, a ja już jestem podniecona, słuchajcie. Sami widzicie, jakie można perełeczki sobie wynająć. No śliczna, no jaka jest słodka. Buzia!